Ze wzgórza na południu Polski, z ponad smoczego legowiska, słowiańscy monarchowie budowali swą potęgę. W czasach świetności państwa rosła pobożność, kwitły idee odrodzenia, a majestatyczny zamek na Wawelu chronił bohaterskich królów. Wawel. Polska, rok 1079. Nad Krakowem góruje zamek na Wawelu. W królestwie zjednoczonym zaledwie przed wiekiem wybuchają zamieszki. Naród burzy się przeciwko nieobyczajności i okrucieństwu monarchy. Krakowski biskup Stanisław ekskomunikuje króla. Rozjuszony władca nakazuje go zabić, jednak wojowie nie godzą się podnieść ręki na ukochanego kapłana. Jedna z wersji tego zdarzenia opisuje, że król osobiście wpada do świątyni na skałce i w swej wściekłości ćwiartuje biskupa. Wiele lat później, długo po śmierci króla mordercy na wygnaniu, biskup powrócił do katedry jako święty. Szczątki kanonizowanego Stanisława umieszczono w srebrnym sarkofagu i złożono w katedrze na Wawelu. Później zaczęto tam chować największych królów i królowe Polski. Od czasów męczeńskiej śmierci późniejszego świętego żaden polski król nie wystąpił przeciwko władzy Kościoła. Na wawelskim wzgórzu zamek sąsiaduje z katedrą. Podobnie w całych dziejach Polski, państwo i kościół są ze sobą związane. Słowiańscy osadnicy uciekający przed rzymskimi legionami przybyli na te tereny w V wieku naszej ery. Zaczęli uprawiać żyzną ziemię, wydobywać sól i zbudowali warowny gród – Kraków. Strome wapienne wzgórze nad brzegiem Wisły nazwali Wawelem, czyli wyspą pośród moczarów. Ich nowy dom nie był całkiem bezpieczny. Jak głosi legenda, w jamie u stóp wawelskiego wzgórza mieszkał ziejący ogniem smok. Pożerał każdego, kto się zbliżył. Książę Krak obiecał rękę swej córki temu, kto pokona bestię. Wielu śmiałych rycerzy zginęło spopielonych ognistym tchnieniem smoka. W końcu prosty szewczyk wypchał baranią skórę siarką i zostawił ją przed jaskinią. Smok pożarł kukłę w całości i jego trzewia ogarnął ogień. W katedrze na Wawelu wiszą olbrzymie kości, podobno należące do smoka. Przypominają o ogniu, który wiele razy trawił królewski zamek.
Za chwilę powrócimy do programu Zamki i Pałace. W ciągu wielu wieków zamek na Wawelu rozbudowywano we wszystkich stylach architektonicznych – romańskim, gotyckim, renesansowym i barokowym. Renesansowe krużganki i czworokątne baszty. Pełne łuki bram i lśniące kopuły. Burzliwa historia Wawelu wynika z położenia geograficznego. Kraków leży na wielkiej równinie rozciągającej się od Uralu po Niemcy. Brak naturalnych barier ułatwiał zadanie najeźdźcom z Rosji, Prus i Szwecji. Jak głosi stare podanie, pewien trębacz ocalił kiedyś miasto przed zniszczeniem przez tatarskie hordy. Strzała przerwała hejnał w połowie nuty. Ostrzeżeni mieszkańcy zdołali obronić zamek, ale leżące pod nim miasto spłonęło. W XIV wieku król Kazimierz Wielki położył kres najazdom, zmuszając wrogów Polski do zawarcia pokoju. Okres jego panowania był czasem ładu i prawa. Do baszty złodziejskiej trafiali na równi przestępcy z gminu i szlachta. Kazimierz skodyfikował prawa i rozbudował sieć zamków obronnych. Mawia się, że zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Jednak główną jego spuścizną był rozwój nauki. Za panowania Kazimierza Wielkiego w Krakowie powstał drugi w Europie Środkowej uniwersytet. Najsłynniejszy student uczelni Mikołaj Kopernik zapoczątkował rewolucję w astronomii i teologii. Udowodnił, że planety krążą wokół Słońca, a nie wokół Ziemi. W XV wieku zamek na Wawelu stał się centrum potężnego imperium obejmującego obszar Polski, Litwy, Czech i Węgier. Stolica mocarstwa sięgającego od Bałtyku po Morze Czarne wymagała odnowienia, zgodnego z duchem i ze stylem odrodzenia. W roku 1506 na tronie zasiadł Zygmunt Stary. Postanowił całkowicie przebudować Wawel. Z Włoch sprowadził najlepszych rzemieślników i artystów. I tak zaczął się Złoty Wiek Wawelu. Upodobanie Zygmunta do renesansowego stylu znalazło wyraz w wyglądzie nowego dziedzińca. Z wytwornych krużganków rodzina królewska oglądała rycerskie turnieje. Za panowania Zygmunta Wawel stał się miejscem uczonych debat i wystawnych uroczystości. Był najjaśniejszą gwiazdą w europejskiej galaktyce. W roku 1515, będąc w żałobie po śmierci żony, Zygmunt zaczął myśleć o mauzoleum dla siebie i rodziny królewskiej. I wtedy właśnie zyskał sobie przydomek Stary, nie ze względu na wiek, ale na swą dalekowzroczność i konieczność odróżnienia go od syna, również Zygmunta. Ostateczny kształt planom Wawelu nadały liczne podróże króla do Włoch.
Kaplica Zygmuntowska doskonale łączy renesansowe ideały symetrii z ponadczasowym spokojem. Nie wszystkim wielmożom podobała się stanowczość, z jaką nowa królowa zarządzała majątkiem męża. Wywodząca się z rodu włoskich generałów, Bona Sforza zawojowała zamek swoją przedsiębiorczością. Jej nadworny poeta zachwycał się wielką komnatą o ścianach pokrytych arrasami z jedwabiu i ze złota. W sali poselskiej król ferował wyroki i tkał misterny kobierzec jedności polskiego państwa. Będąc żarliwym katolikiem, Zygmunt chronił jednocześnie prawa protestantów i Żydów.